Chwała Panu, bracia i siostry, witam wszystkich serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że przybyliśmy na to miejsce. Cieszymy się, że nasi bracia, siostry z Kaniowa, Pan Bóg ich przeprowadził przez to doświadczenie. Cieszymy się też, że nikt w Kaniowie nie zginął. Pan Bóg ochronił też ludzi, za to Bogu jesteśmy wdzięczni. Moi drodzy, od jakiegoś czasu mówimy na temat, przynajmniej ja mówię na temat listu do Efezjan. Mówimy o liście, który jest skierowany do zborów, do kościoła w Azji. Nazwaliśmy, że to jest taki list okulny, dlatego że z tego listu możemy wywnioskować, jakby apostoł Paweł do końca nie zna osobiście tych ludzi, a przecież w Efezie spędził 3 lata, tam nauczał, tam zwiastował, a więc już w II wieku ten list znajdował się na liście jako list do Efezjan w tym zbiorze pism kanonicznych, jeszcze takim nieoficjalnym, ale już się znajdował, chociaż w najstarszych manuskryptach nie było tego wyrażenia, tego stwierdzenia w Efezie. Powiedzieliśmy, że apostoł Paweł naucza i mówi o, tak naprawdę jest to jeden z listów chrystologicznych, czyli jakby w centrum przesłania tego listu jest osoba Jezusa Chrystusa. Tak samo jak list do Kolosan, list do Filipian i do Filemona. Mówiliśmy o tym, że ten list możemy podzielić na takie dwie główne części. Nie wiem, czy pamiętacie, od 1 do 4 rozdziału, czy do końca 3 rozdziału, mamy tą pierwszą część, której apostoł Paweł akcentuje kwestię wybrania, kwestię znalezienia się w Nim, w Chrystusie Jezusie. A ta druga część jest bardzo praktyczna, gdzie apostoł Paweł zwraca uwagę na postępowanie chrześcijan. I właściwie wchodzimy w tą drugą część. Ja tylko przypomnę, że w tej pierwszej części to kluczowe, jest tam kluczowe wyrażenie w Nim, w Chrystusie. I zwróćcie uwagę, że powołanie, czy też wybranie Boże nie pochodzi, czy nie jest jakby w pierwszej kolejności z inicjatywy człowieka. To nie my wybieramy Boga, to On nas wybiera. To idzie z góry, z nieba w kierunku człowieka. On jest, Bóg jest inicjatorem. W Nim nas wybrał. Bóg wybrał ciebie i mnie. A więc to, że jesteś wybrany, czy inaczej, mamy prawo myśleć, jestem wybrany przez Boga i przez Jezusa Chrystusa. Jestem wybrany, aby być z Bogiem na wieki. Ale tu jest taki warunek, że to wybranie dokonuje się w Chrystusie, jest w Jezusie Chrystusie. I to wybranie nie jest jakimś wybraniem bezwarunkowym, ale człowiek musi odpowiedzieć na Boże wezwanie. Oto Bóg przychodzi, powołuje, wzywa człowieka, ale nie dzieje się to wybranie i to powołanie poza wolą człowieka, poza jego zrozumieniem. Bóg daje oświecenie, Bóg daje zrozumienie, Bóg posyła słowo, ale człowiek na to Boże wybranie odpowiada, tak lub nie. Tak więc, jeżeli Bóg jest tym, który wezwał ciebie i mnie, wybrał ciebie i mnie, czy może być coś większego jak Boże wybranie, ale z drugiej strony ty i ja odpowiedzieliśmy pozytywnie na to Boże wezwanie. Czy pamiętamy, jaki jest cel Bożego wybrania i przeznaczenia? Jaka jest ta predystynacja? Do czego wybrani w Chrystusie zostali przeznaczeni? Brat Mirek już to czytał z tego fragmentu, z 1 rozdziału listu do Efezjan. Mamy przeznaczenie, wybrani są przeznaczeni. Nasze wybranie łączy się z przeznaczeniem. Przeznaczeni zostaliśmy do, pamiętacie, do świętości, nienaganności, do synostwa i do uwielbienia Boga, do oddawania Bogu chwały. Dlatego niezwykle ważnym jest
aby w naszym codziennym życiu Bóg był we mnie i w tobie, i przeze mnie, i przez ciebie uwielbiony, wywyższony, ale też aby nasze życie było nienaganne, było święte. Przeznaczeni do synostwa. I Paweł tutaj wyraźnie naucza, że staliśmy się w Chrystusie dziedzicami bożymi i współdziedzicami Chrystusa. Inaczej mówiąc, wszystko to, co jakby zostało dane Chrystusowi, On dzieli z nami, dzieli się razem ze swoim Kościołem, ze swoimi wybranymi. Zwracaliśmy uwagę także na to, że Pawłowi przez dar słowa mądrości, moglibyśmy tak powiedzieć, zostaje odkryta tajemnica i on ją z inspiracji Ducha Świętego zapisuje. Tą tajemnicą, która została objawiona 2000 lat temu, po tym dziele odkupienia, które dokonał Chrystus, pamiętacie, co jest? Że Żydzi i poganie stają się jedno. Nie ma już w Chrystusie Jezusie podziału na Żydów i na pogan, ale w Chrystusie Jezusie Żydzi i poganie przez wiarę w Chrystusa stają się nowym stworzeniem. Jest to nowe stworzenie, bez względu na to, czy to jest ktoś z Żydów, czy to jest ktoś z pogan. Bóg nie uczynił żadnej różnicy. Inaczej mówiąc, błogosławieństwo dane przez Boga Abrahamowi na 1800 lat przed narodzeniem Chrystusa, w Chrystusie Jezusie, to błogosławieństwo stało się tak samo naszym udziałem, nas, z pogan, jak Żydów. Nie ma żadnej różnicy. A więc teraz mówimy już, że Kościół właściwie jest tym organizmem, jest tym ciałem Jezusa Chrystusa, który składa się i z Żydów, i pogan. Ja wiem, że Bóg ma swój plan dla narodu izraelskiego i On jeszcze nie zakończył swojej sprawy z narodem izraelskim, ale Kościół jest od samego początku budowany, początkowo przez zbawionych z Żydów, a później dochodzili poganie i stali się ciałem Jezusa Chrystusa. Tajemnica, która została objawiona, więc nie ma prawa już teraz Żyd chlubić się, uważać się za kogoś wyższego, czy poganin chlubić się wobec Żydów, że jest kimś ważniejszym i absolutnie nie ma czegoś takiego, że Kościół zastąpił Żydów. Nie. Bóg ma swój plan dla Żydów, ale Żydzi dzięki łasce, dzięki Bogu nie zostali zupełnie odsunięci. Na część Izraela tylko przyszła zatwardziałość, prawda? I to, że przestali widzieć tylko na część, ale zbawienie, czy pierwsi zbawieni właśnie to są osoby, które są narodowości żydowskiej, należały do tego narodu wybranego. Tak więc mamy tutaj to przedstawione w tych pierwszych trzech rozdziałach i w tych pierwszych trzech rozdziałach jest mowa o tym, z czego Bóg wyrwał ciebie i mnie. Byliśmy ludźmi opornymi co do Ewangelii. Każdy z nas. W niedzielę słyszeliśmy tutaj, że każdy z nas poszedł własną drogą. Wszyscy zboczyliśmy. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Bóg okazał łaskę i wyrwał nas z tej naszej własnej drogi, zbawił nas spod władzy szatana, mocy ciemności, która działała w naszym życiu i teraz należymy do Niego. A więc znalazłeś się w Nim przez Bożą łaskę i wybranie. Dlatego, że odpowiedziałeś pozytywnie na to Boże wezwanie do upamiętania i wiary w Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy ożywieni, zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, posadzeni w okręgach niebieskich. A więc wielkie wybranie i wielkie powołanie stało się naszym udziałem. Ten trzeci rozdział kończy się. Pamiętacie, w pierwszym rozdziale i w trzecim rozdziale apostoł Paweł jak rzadko umieszcza modlitwę o Kościół. To jest ciekawe, przynajmniej mnie to interesuje, o co modli się apostoł Paweł, największy apostoł, co leży w jego sercu i jaką modlitwę zanosi do Boga. I o tym już mówiliśmy i nie będę teraz o tym przypominał, to jest ważne, na co on w modlitwie zwraca uwagę. Abyśmy mieli zrozumienie, objawienie mocy Boga wobec każdego z nas, która nieustannie działa. Tej mocy,
która wzbudziła Chrystusa z martwych, która posadziła Go po prawicy Bożej i ta moc działa nad Twoim i nad moim życiem. I w trzecim rozdziale apostoł Paweł jakby po raz drugi, nie jakby, on się modli po raz drugi, jakby rozwija dalej i modli się, abyśmy mieli zrozumienie, objawienie miłości Boga wobec nas. Tylko Duch Święty może nam dać to zrozumienie i objawienie wielkości Bożej miłości względem Bożego ludu, względem człowieka, względem ciebie i mnie. Ale też modli się o to, żebyśmy byli utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. To jest ciekawa rzecz. Jego modlitwą jest, aby Boże dzieci, każdy nowonarodzony, został utwierdzony w wewnętrznym człowieku. Co to znaczy? Słowo Boże nam mówi, Nowy Testament mówi nam coś o wewnętrznym człowieku. W liście do Rzymian w 7 rozdziale, wierszu 22 i 23, apostoł Paweł mówi tak, według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A więc ten wewnętrzny człowiek ma upodobanie w Bożych rzeczach. To nowe stworzenie, którym staliśmy się, ma upodobanie w Bożych rzeczach. Ale mówi, ale z kolei ta stara natura, czy też to ciało mnie próbuje prowadzić w zupełnie innym kierunku. A więc potrzebujemy tego utwierdzenia w wewnętrznym człowieku. W 2 Koryntian 4,16 także Paweł mówi o wewnętrznym człowieku. Mówi, że ten zewnętrzny człowiek, czyli twoje, moje ciało niszczeje. Ale ten wewnętrzny odnawia się ustawicznie. I chwała Bogu niech będzie za to, drodzy bracia i siostry, że ten nasz wewnętrzny, to nowe życie, ono ciągle się w nas przez łaskę i moc Bożą może odnawiać. Chociaż nasze ciało z ciałem się dzieje zupełnie odwrotnie. A więc odnawiamy się wewnątrz na podobieństwo Chrystusa. Kiedy Piotr pisze na temat małżeństwa w 3 rozdziale 1 listu Piotra, w wierszu 4 pisze o żonach, mówi, że ozdobą chrześcijańskiej żony jest ukryty wewnętrzny człowiek. Ten wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Czyli zwraca uwagę na ducha, tego odnowionego ducha człowieczego, który jest pełen łagodności i cichości przed Bogiem. Dlatego Paweł mówi, modlę się, abyście byli utwierdzeni w waszym wewnętrznym człowieku. Czyli to nowe życie, aby było w was utwierdzone, to znaczy, żeby wasz umysł, wasze pragnienia, wasze sumienie, ono było utwierdzone, umocnione w Bogu. Aby ten wewnętrzny człowiek nie został w jakikolwiek sposób oszukany, żebyśmy gdzieś tam nie utracili tego, co Bóg z nami uczynił. No, jeżeli chrześcijanin zaniedbuje kwestię swojego sumienia i nie reaguje na głos sumienia, przekracza Boże Słowo i sumienie mówi do niego, a on ignoruje to, to po prostu osłabiasz swojego wewnętrznego człowieka, to nowe życie. Osłabiasz swoje serce i może przyjść taki moment, że przestanie twoje serce, twoje sumienie reagować na słowo Pana, bo zatwardziliśmy Boże serce. A więc Paweł mówi, modlę się, aby ten wewnętrzny człowiek, wasz sposób myślenia, wasze pragnienia, wasza wola, wasze decyzje, one były cały czas utwierdzane po stronie Boga, abyście pragnęli tego, co Bóg chce, żeby to nowe duchowe życie, ten duch odrodzony był pełen tej Bożej łagodności, cichości wewnątrz was, aby to było waszą cechą charakterystyczną. Tak więc to jest ta pierwsza część. I ta druga część w 4 rozdziale zaczyna się od słowa napominam was tedy ja więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze.
Inaczej mówiąc, nie mogę rozpocząć chodzić, bo ten 4, 5 i 6 rozdział mówi o chodzeniu w Chrystusie. Pierwsze 3 mówią o znalezieniu się w Nim i nikt nie może o własnych siłach się w Nim znaleźć, bo to jest dzieło łaski, to jest Boże zbawienie. W wyniku upamiętania żywej wiary w Chrystusa Bóg umieszcza cię w Chrystusie i będąc umieszczony w Nim, będąc odnowiony i przemieniony, mający nowe serce i nowego ducha, teraz apostoł Paweł mówi, i dlatego teraz chodźcie jako ci, którzy są ożywieni, jako ci, którzy są posadzeni, teraz macie chodzić. No właśnie, jak mają chrześcijanie chodzić? Moi drodzy, jeżeli ktoś mówi, że jest człowiekiem Bożym, że jest chrześcijaninem, że jest dzieckiem Bożym, a nie widzimy żadnej zmiany w jego życiu, w jego postępowaniu, w jego mowie, w jego myśleniu, bo przecież metanoia to jest, czyli to słowo upamiętanie, to jest zmiana sposobu myślenia. Przedtem nie widziałem grzechu i rzeczy, które Bóg nazywał grzechem, nie nazywałem grzechem, ale dlatego, że się upamiętałem, dlatego, że zobaczyłem grzech takim, jakim on jest, odwróciłem, czy zmieniłem mój sposób myślenia i grzech potraktowałem jako grzech, a to, co czyste i święte, jako czyste i święte. A więc jeżeli nie ma zmiany w myśleniu, w mowie, w działaniu, nawet najdrobniejszej, bo ja wiem, że my podlegamy procesowi przemiany uświęcenia, ale ta zmiana musi być. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, staje się nowym stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły, a wszystko stało się nowe. Inaczej mówiąc, stare życie jest za mną. Zresztą w chrzcie pogrzebałem starego człowieka i powstałem w chrzcie do życia, do nowego życia z Bogiem, aby teraz służyć i żyć dla Boga. A więc kiedy patrzysz na siebie, kiedy nawróciłeś się, to masz tą świadomość. I Paweł w liście do Kolosan w 1 rozdziale bardzo mocno to mówi. Myśmy przeszli z ciemności do światłości. Piotr mówi ze śmierci do życia. I człowiek zbawiony, człowiek odrodzony, on o tym wie. Ty wiesz, człowiek odrodzony i zbawiony, on wie w swoim wewnętrznym człowieku, w swoim duchu, że jest uratowany, że Bóg mu przebaczył, że teraz żyje z Bogiem, ale też doświadcza tej całej mocy Bożej nowego życia, mocy do nowego życia. Żyje inaczej. A więc Paweł ma pełne prawo oczekiwać od nas zbawionych, od Kościoła Jezusa Chrystusa i wezwać ciebie i mnie, napominam was wtedy. Ja więzień w Panu. On był fizycznie więźniem, dosłownie, bo był przykuty do rzymskiego żołnierza tam w tym więzieniu domowym, ale on nie był więźniem człowieka. Tak naprawdę Paweł był więźniem Jezusa Chrystusa ze względu na nas. On był, oddał siebie dobrowolnie, aby być niewolnikiem Chrystusa, jak, czy też to słowo często jest tłumaczone Paweł, sługa Chrystusa, ale tam jest użyte to słowo dulos, niewolnik Jezusa Chrystusa. On dobrowolnie się oddał Chrystusowi, aby stać się sługą Kościoła, dla Kościoła. Aby Bóg go mógł używać, aby narody przyprowadzić do upamiętania i wiary w Jezusa Chrystusa. Abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Moi drodzy, inne tłumaczenia, czy dosłownie to słowo brzmi, abyście postępowali godnie Pana. Inaczej mówiąc, każdy z nas, jeżeli uważamy się za zbawionych, odkupionych, Boże dzieci, pamiętajmy, jesteśmy ambasadorami, reprezentujemy tego, w którego uwierzyliśmy. Samego Chrystusa Jezusa. Inaczej mówiąc, kiedy ludzie patrzą na mnie, na ciebie, powinni w nas dostrzegać coś z Chrystusa. Jego charakter,
Jego miłość, Jego moc. Oni powinni widzieć, że Twoje i moje życie doznało przemiany, że mamy zupełnie inny system wartości. Staliśmy się zupełnie innymi ludźmi. Tak więc on mówi tutaj, abyśmy postępowali, jak przystoi na powołanie nasze, albo godnie Pana, godnie tego powołania przez Pana. To słowo napominam was tutaj jest niewłaściwie oddane, bo tam jest to słowo parakaleo greckie, które oznacza zachęcam was albo wzywam was. Inaczej mówiąc, Paweł zachęca tych, do których pisze, postępujcie tak, jak to jest godne waszego powołania, jak to jest godne Pana, który was powołuje. W liście do Kolosan w 1 rozdziale, wierszu 10 napisał Paweł w ten sposób, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. My wiemy już w 2 rozdziale od 8 do 10 apostoł Paweł powiedział, że z łaski zbawieni jesteśmy do dobrych uczynków. A więc nie jestem tylko przeznaczony do świętości, do synostwa, nie tylko jestem przeznaczony do tego, aby oddawać Bogu chwałę, ale jesteśmy przeznaczeni do tego, abyśmy czynili dobrze ludziom. Dobrze wobec siebie i dobrze ludziom, którzy są wokół nas. To jest przeznaczenie Bożych wybranych. I nie możemy od tego przeznaczenia uciekać, bo inaczej będziemy poza Bożą wolą, poza przeznaczeniem, które Bóg ma dla naszego życia. Postępowanie godne powołania i postępowanie godne Pana. Tak apostoł Paweł to definiuje. I w tej drugiej części tego listu co chwila pojawia się to wezwanie o postępowaniu. Moi drodzy, to wezwanie do postępowania możemy zobaczyć, przeczytać między innymi także w 17 do 20 wiersza tego 4 rozdziału. W 17 wierszu czytamy tak, Paweł mówi tak, to więc mówię i zaklinam. Właściwie mówi, to mówię i świadczę wam, przed wami, na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Zdumiewające. Przecież oni są zrodzeni z ducha. Oni są przemienieni, oni są odkupieni, a on teraz bardzo mocny nacisk kładzie na to, aby już więcej nie postępowali tak, jak ci, którzy nie znają Boga, jak poganie. Co to znaczy? Kiedy Paweł wzywa do właściwego postępowania, godnego Pana, to dla mnie to jest jednoznaczne, że mogę ciągle jako Boże dziecko postępować w taki sposób, aby Bogu się podobać, albo postępować w taki sposób, że się nie będę podobał Bogu. Prawda? Prawda? My ciągle podejmujemy decyzje. Z jednej strony stałem się nowym człowiekiem. Bóg obdarował mnie nowym życiem. Jestem obdarowany we wszystko i moc Boża działa w moim życiu i może działać, abym mógł postępować godnie Boga. Ale to nie znaczy, że ja jestem do tego przez Boga zmuszony. Nie. Ja ciągle podejmuję decyzje, mówiąc jeszcze inaczej, według listu do Galacjan, mogę duchem postępować i ciałem postępować. Czyli według cielesności albo według Ducha Bożego, który mieszka w moim duchu. Ciągle mam wybór. Tak więc zaklinam was. Inaczej mówiąc, dosłownie świadczę przed wami, abyście już więcej nie postępowali. Dlaczego poganie postępują tak, jak postępują? Dlaczego są pełni rozwiązłości? Dlaczego dopuszczają się wszelkiej nieczystości z chciwością? Też ciekawe, nieczystość z chciwością. Chciwość.
Inaczej mówiąc, jeżeli stajesz się Bożym dzieckiem, zmienia się wszystko w twoim nastawieniu. Przestajesz być nie tylko człowiekiem, który oddawał się rzeczom nieczystym, niemoralnym, fizycznie, w myślach, ale także przestajesz być człowiekiem, którym kieruje chciwość. Nagle zaczynasz być człowiekiem, który jest hojny w obdarowywaniu. Porzucasz tamte rzeczy i porzucamy też, no tak przynajmniej tu apostoł Paweł mówi, o chciwości, o takiej chęci ciągnięcia czy dla siebie. Nie, nie, absolutnie nie. To jest zdumiewające, że ten wielki apostoł Paweł, kiedy apostołowie mu powiedzieli, żeby dbał o biednych, on mówi, zająłem się tym starannie. Czasami pracował własnymi rękami, czasami zbór go wspomagał, ale on z tego, co miał, jeszcze dawał na biednych. Wiecie, zmienia się mentalność człowieka, który ciągnie jakby do siebie, dlatego że stałeś się nowym stworzeniem, dlatego że masz być godny Pana, a Ojciec jest hojny, tak? Mamy hojnego Ojca w niebie, Boga, który obficie wszelczyskiego nam udziela, rzeczy duchowych, materialnych, wszystkiego. I kiedy mówię o hojności, to nie mam na myśli tylko środków materialnych, ale mamy być hojni w okazywaniu Bożej miłości wobec siebie, przychylności wobec siebie. Ta hojność ma być obecna w całym moim zachowaniu i postępowaniu. Nie, że mam ciągle oczekiwać, że inni będą mi to okazywać. A jeśli nie umiem okazywać, to muszę się nauczyć. Bo stałem się nowym stworzeniem. To muszę okazywać tą hojność, tą przychylność wobec innych. Ja wiem, że niektórzy są bardziej zamknięci, skryci, inni mniej. Niemniej ta zmiana musi nastąpić, nawet jeśli to ma być proces, on powinien następować. A więc nie postępujcie. Ale co powoduje, że poganie mają umysł przyćmiony? Są nieświadomi. Apostoł Paweł w 18 wierszu wyraźnie mówi, z powodu zatwardziałości ich serca. To słowo jest bardzo mocne. Oni są z powodu tej zatwardziałości, oni są daleko od Boga, nie rozumieją Boga, nie są w stanie zrozumieć Ewangelii i dopuszczają się złych, niewłaściwych rzeczy. Co powoduje, powiedzieliśmy tutaj, że ta zatwardziałość serca, ale co powoduje tą zatwardziałość serca? List do Hebrajczyków, 3 rozdział, wiersz 12 i 13 mówi o grzechu, który zatwardza serce. Jeżeli chrześcijanie, jeżeli my pozwalamy sobie na to, żeby jakiś grzech w nas był obecny w naszym życiu, to będzie zatwardzać nasze serce, nasze sumienie. I w pewnym momencie możemy przestać słyszeć Boga. Ta zatwardziałość zamyka właśnie nasze uszy i serce na Słowo Boże. To są ludzie, którzy zatwardzają, słyszą słowo, ale nie posłuchają tego słowa. Czyli inaczej mówiąc, drodzy, jest wielka nasza odpowiedzialność. Kiedy Paweł mówi, abyście już więcej nie postępowali w ten sposób, to zwraca uwagę, uważajcie, zresztą list do Hebrajczyków, 3 rozdział też mówi, nie zatwardzajcie serc waszych. Tak jak Izrael na pustyni. Czyli dziecko Boże, będąc nowym stworzeniem, wezwany jest do właściwego postępowania. Ono ma być radykalnie i powinno być radykalnie inne, bo staliśmy się nowym stworzeniem. A z drugiej strony też mamy zwracać uwagę, abyśmy nie doprowadzili do zatwardzenia własnego serca, które powoduje grzech, nieposłuszeństwo, niezwracanie uwagi na wszelką korektę Bożego Słowa. 2 Koryntian 4:3-4 mówi, że diabeł zaślepia umysły niewierzących. Słuchajcie, niewiara jest ogromną przeszkodą, w ogóle ogromną przeszkodą w poznaniu Boga. Dlatego bez wiary nie można podobać się Bogu.
Kiedy Bóg mówi, kiedy Jego Słowo przemawia, Bóg oczekuje, że będziemy mieli wiarę, zaufanie w temu, co On do nas mówi. To słowo zatwardzone serce, ono oznacza kamień twardszy od marmuru. Tym słowem oznaczano w medycynie złóg artrytyczny w stawach, uniemożliwiający wszelki ruch. Oznacza zgrubienie, które powstaje w wyniku połączenia złamanej kości. To zgrubienie i to miejsce połączenia złamanych kości staje się mocniejsze niż sama kość. Oznacza utratę wszelkiej zdolności czucia, odczuwania. A więc Paweł mówi tak, ta zatwardziałość w sercu pogan jest dlatego, że, albo inaczej, to, że nie mają zrozumienia Bożych dróg, nieświadomość jest z powodu tej zatwardziałości. Ale do tej zatwardziałości doprowadza człowieka brak wiary, brak posłuszeństwa dla słowa, które Bóg do niego kieruje. A też diabeł robi wszystko, aby człowiek nie położył swojego zaufania w Jezusie Chrystusie. I w tym 20 wierszu dalej kontynuując, Paweł mówi 4 rozdziału, wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. A więc wyraźnie on tutaj mówi tak, że takie życie, tego rodzaju jest, nie wynika z tego, kim jest Jezus Chrystus. 22 wiersz. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. 5 rozdział, wiersz 1 i 2. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A więc mamy iść naśladować Chrystusa, mam się uczyć Chrystusa. Przecież jestem Jego uczniem, ale mam się uczyć Chrystusa. Inaczej mówiąc, rozumiem to w ten sposób, że patrząc na Chrystusa poprzez Ewangelię, poprzez poznanie, jakie otrzymujemy w naszych sercach, w naszym duchu, mam Go poznawać i naśladować w Jego sposobie życia. Wiersz 8, 5 rozdziału. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu, postępujcie jako dzieci światłości. Wiersz 15 i 16, baczcie więc, jak macie postępować, wykupując okazję, bo dni są niegodziwe. U nas jest wykupując czas, gdyż dni są złe. Jedno i drugie tłumaczenie jest właściwe. Wykupując czas, chwytając okazję, aby nie marnować różnych sytuacji, dlatego że czasy są dosłownie poneros, są niegodziwe. Tak więc mamy niesamowitą naukę apostoła Pawła. Wybrani, predystynowani do świętości, do nienaganności, do chwały, do synostwa, do dobrych uczynków. Z łaski Bożej znaleźli się w Chrystusie i teraz mają wszystko, abyśmy mogli w sposób właściwy, godny Chrystusa postępować. Jak już powiedziałem i chcę to jeszcze raz zaznaczyć, to znaczy, że mogę albo tego słuchać, albo to zlekceważyć. Z całymi konsekwencjami. Bo jeżeli zlekceważę, to będę zatwardzał swoje serce. A nie chciałbym, żeby moje serce stało się tak twarde na głos i słowo Pana, że będę nieczuły już na Jego głos. Moje sumienie będzie nieczułe. Ale jeżeli się uniżę, jeżeli będę pokutował, On będzie ciągle odnawiał, odświeżał mojego ducha, moje serce i moje sumienie oczyszczał. On będzie działał w moim sercu. Ale też to pokazuje nam, moi drodzy, że Paweł jakby wyraźnie tu pokazuje, że w tym porządku zbawienia Bożego jest obecny proces, jaki Słowo Boże, Nowy Testament nazywa uświęcenie. Uświęcenie. Zwróćcie, on pisze do świętych.
Święty ma się uświęcać. Bóg rozpoczął w nas dobre dzieło i każdy dzień jest dniem, w którym możemy doświadczać ciągle Jego przemiany, tego wzrostu, dar ducha. Mogę otrzymać tak, jeśli Bóg chce. Jeśli Bóg chce. Jeżeli On chce mnie użyć w jakimś darze, ja na to nie zasłużyję, nie zasługuję i nie zasłużę. Nie ja sobie wybieram dar, jak niektórzy może myślą, że można. Nie, myślę, że nie można. Bóg jest suwerenem tutaj. Daje jak chce. Ale kiedy On udziela daru, daje po prostu i dar się manifestuje, ale owoc ducha nie działa tak. Owoc ducha jest wynikiem wzrostu, dojrzewania w nas Bożych rzeczy. I on przychodzi w zupełnie inny sposób. Doznaje tej przemieniającej mocy dzień po dniu w moim wnętrzu. To jest owoc. To jest ogromna różnica między owocem a darem. I nie zawsze, kiedy dar się przez kogoś objawia, to znaczy, że on ma dobry owoc. Bo on działa niezależnie od tego. Rozumiemy? Samson jest przykładem wielu innych. Dar się objawiał, dar cudów, dar mocy w życiu Samsona, ale jego życie kulało duchowe, prawda? Dar może się objawić, bo Bóg akurat tak zadecydował. Jeżeli komuś Bóg daje dar, Bóg go nie zabiera od razu. Mówię o darach ducha. Ale owoc wymaga ogromnej troski, podlewania, plewienia i tak dalej, i tak dalej. I ty i ja mamy się zatroszczyć, aby owoc ducha był obecny. I ty i ja mam się zatroszczyć, abym postępował w sposób godny Pana. To jest zdumiewające. Bóg mnie przemienił, Bóg mnie odnowił, teraz wszystko już właściwie jest gotowe, a jednak nie. Skoro Paweł mówi do odrodzonych, do posadzonych w okręgach niebieskich, do świętych, zwlekajcie z siebie starego człowieka. Czuwajcie nad tym, pilnujcie tego, a przyoblekajcie się w tego nowego człowieka. Inaczej mówiąc, przyoblekajcie się w samego Chrystusa Jezusa. On jest we mnie, mam nowe życie, a z drugiej strony ciągle moje życie potrzebuje przemiany, oczyszczenia. Oczywiście, że jest ogromna różnica między starym i nowym, ogromna różnica. Ale z drugiej strony ta przemiana jest i to wezwanie jest wyraźne i jasne. Wiemy, list do Hebrajczyków, 12 rozdział wyraźnie mówi: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. I tam jest mowa o tym korzeniu gorzkości, który oznacza dumne, pyszne serce. Żeby ten korzeń goryczy, kiedyś to tutaj głosiłem, tłumaczyłem, w oparciu też o Stary Testament, że on wcale nie oznacza goryczy jako goryczy, ale ten gorzki korzeń oznacza człowieka butnego, który zna Boga, zna Boże Słowo, zaczyna być pyszny, butny wobec Boga. I dlatego Paweł wzywa, list do Tesaloniczan, 4 rozdział, wiersz 3 do 9, Paweł wyraźnie mówi, że naszym powołaniem jest wolą Bożą jest uświęcenie dla nas. 1 Piotra, 1 rozdział, 14 do 16, Bóg wyraźnie mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A więc wybrani i przeznaczeni mają postępować w sposób godny Pana. Nie stanie się to bez Twojego i mojego zaangażowania. Nie stanie się to bez naszej reakcji na Boże Słowo, które Bóg do nas kieruje. Oczywiście, że ja mogę puszczać Boże Słowo jednym uchem, wypuszczać drugim i tak nic nie zmieniając w moim życiu. Ale mówię ciągle z pełnymi tego konsekwencjami.
Może być tak, że będzie zbawiony, ale jak przez ogień. Że nie będzie nagrody. Albo też będę wzrastał do tych wymiarów, o których mówi nam Słowo Boże, tak, aby Pan był uwielbiony w moim życiu. Jak mamy postępować? Tu są bardzo ważne, w jaki sposób mamy postępować. Paweł mówi do Kościoła, do nas, do odrodzonych, do wierzących. Co to znaczy przystoi czy godne Pana postępowanie? Drugi wiersz i trzeci wyjaśnia z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Więc Paweł zwraca nam uwagę na bardzo, bardzo ważne rzeczy dotyczące każdego z nas, z wszelką pokorą. Przed Chrystusem pokora nie była uważana za cnotę, była uważana za słabość, za coś niegodnego, silnego, mocnego człowieka. Ale kiedy przyszła Ewangelia, przed Chrystus, jego przykład pokazały, że pokora stała się jakby za najważniejszą cnotą w życiu chrześcijańskim. Pokora wcale nie oznacza, że człowiek pokorny nie ma poczucia swojej wartości, wręcz odwrotnie. Ale znając swoją wartość w Bogu, będzie uważał drugich za jakich? Za wyższych od siebie. Będzie starał się, dlatego że jest pokorny, nie będzie chciał i nie będzie robił, aby eksponować swojej osoby. Innych będzie bardziej wynosił niż siebie. Bóg pokornym daje łaskę. Ale wszelkiej pysze, wszelkiej zarozumiałości, wszelkiej arogancji, wiecie, Paweł mówi, napominam was, abyście w Kościele zaczęli praktykować pokorę. Aby nie było to, że uważasz się za lepszego od drugiego, za ważniejszego od drugiego, lepszego od drugiego, bardziej obdarowanego niż ten drugi. W Wieczerniku Jezus zrobił coś, co ich zszokowało. Wziął misę i prześcieradło i zaczął umywać nogi. Jeśli ja, Pan i Mistrz, to wam zrobiłem, to tak macie traktować jeden drugiego. Z wszelką, Paweł mówi, ja służę Bogu z wszelką pokorą. Pokora spowodowała, że Syn Boga Żywego wyparł się samego siebie. Przyszedł na tą ziemię, stał się człowiekiem, uniżył się aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Właśnie pokora to spowodowała. Ale to ta pokorna postawa Chrystusa sprawiła największe dzieło, jakie mogło zaistnieć we wszechświecie. Dzieło odkupienia ciebie i mnie. Pokora ma niesamowitą moc działania. Prawdziwa pokora. Wiecie, człowiek pokorny nie musi mówić, że jest pokorny. Nie, myślę, że człowiek pokorny nawet nie mówi, że jest pokorny i nawet nie wie i nie myśli o sobie, że jest pokorny. Raczej bardziej dostrzega, że ciągle mu dużo brakuje. Wiecie, po tym myślę, można poznać duchowych i cielesnych chrześcijan. Cieleśni chrześcijanie bardzo szybko są gotowi siebie reklamować. Siebie uważać za bardzo duchowych. A ta reszta... Wiecie, spotkałem w mojej służbie ludzi, którzy eksponowali, czy też wyrażali to wręcz oficjalnie. Zbór, który liczy sobie może setki osób, mówią, tylko może ja i jeszcze tamten i tamta to są święci, a reszta to... Straszne. Pokora nigdy tak nie zrobi. Człowiek pokorny. Ale nie tak...
muszę uczyć się Chrystusa, czyli muszę patrzeć na Niego. Jeżeli czasami mam ochotę zareagować inaczej, mam uczyć się Jego, Jego sposobu i reagować tak, jak On by zareagował. Pokora uczy mnie, że jestem całkowicie zależny od Pana. Dzisiaj ludzie mówią, jacy to oni są świetni i dobrzy i profesjonalni i w ogóle. Wszystko oni potrafią zrobić. Ale pokora tak nie robi. A wręcz człowiek pokorny mówi, Panie, bez Ciebie ja nic nie mogę zrobić. Bez Twojej łaski, bez Twojej mocy, bez Twojego Ducha Świętego ja nic nie zrobię. To jest cudowne, kiedy wiesz, kim jesteś w Chrystusie. Wiesz, jaką masz ogromną wartość w oczach Boga. Ta wartość została określona przez cenę przelanej krwi Jezusa Chrystusa. I nie musisz walczyć. Nie, mamy tak ogromną wartość, a z drugiej strony mamy mieć tą świadomość, bez Niego nic nie jestem w stanie uczynić. A więc postępujcie w pokorze wobec siebie. To jest sposób godny Pana. Nie bądźcie arogancy, wyniośli i tak dalej, lekceważący jeden drugiego. Nawet jeśli tego nie wyrazisz słowem, to możesz tak myśleć o drugim. Ale Bóg zna twoje i moje myśli. Bóg mówi, skarć sam siebie i usuń, zewlecz to z siebie. Postępujcie w sposób z wszelką łagodnością, z wszelką pokorą i łagodnością. To słowo łagodność oznacza kogoś łaskawego, delikatnego, życzliwego. A więc nie mam nastawienia sędziego, który czyha, na czym by tu mojego brata i siostrę przyłapać. A nawet jeśli widzę, że coś jest nie tak. Bo to słowo jest użyte w kontekście też napomnienia. W liście do Galacjan 6:1. Wy, którzy macie ducha, poprawiajcie tego, który grzeszy, poprawiajcie go z łagodnością. Miejcie życzliwość wobec niego. On upadł, ale ty go z wielką łaskawością, delikatnością spróbuj go podnieść. Nie rób tego z poczuciem wyższości. Tego, że uważasz się za lepszego, bo on mówi, bo dzisiaj on upadł, a ty bacz, żebyś jutro, ty żebyś nie upadł. Bo wszyscy podlegamy słabościom. Tu nie ma przyzwolenia dla złych postaw. Chodzi tylko dla grzechu w naszym życiu. Tylko chodzi o to, żebyśmy w sposób właściwy reagowali i usługiwali sobie nawzajem. To słowo łagodność jest owocem ducha, należy do owocu ducha, jest częścią tego owocu. Jezus był właśnie pełen łagodności. Czyńcie i postępujcie w cierpliwości. To słowo cierpliwość oznacza niezłomność, wytrwałość. Inaczej mówiąc, oznacza człowieka, który nie poddaje się przeciwnościom. Potrafi znieść wielkie sprzeciwy, przeciwności w swoim życiu, wielkie uciski, a on dalej idzie tą drogą, którą mu Bóg wyznaczył. Inaczej mówiąc, może przegrać bitwę, ale nie przegrywa wojny. Może być moment, że będzie, tak, Paweł mówi wyraźnie, że upadamy, ale, czy jesteśmy powaleni, ale nie pokonani. Tak więc wobec ludzi to słowo wytrwałość i niezłomność oznacza kogoś, kto znosi cierpienie i krzywdę wyrządzoną przez innych bez narzekania i goryczy. Inaczej mówiąc, nie pozwala, aby jego serce napełniło się zgorzknieniem, goryczą, pretensjami
bo to zabije duchowe życie w nas. Bóg jest cierpliwy, tak jak okazuje łagodność, Bóg też okazuje cierpliwość. To słowo w Biblii Gdańskiej jest oddane słowem nieskwapliwość, a więc nie jest szybki w takim wymierzaniu choćby sądu czy gniewu. Bóg okazuje tą nieskwapliwość, tą cierpliwość wobec ludzi, którzy grzeszą. On ich wzywa do upamiętania, a Bóg cierpliwie czeka, aby się upamiętali. Tak było za dni Noego, mówi nam Słowo Boże. Tam właśnie objawiła się ta Boża cierpliwość. List do Rzymian 2:4, że Bóg czeka cierpliwie. A więc nie jest szybki z sądem, aby rozprawić się z grzesznikiem. I ta Boża cierpliwość, pisze Piotr w drugim liście, jest dla nas ratunkiem, że On jeszcze okazuje cierpliwość i dlatego jeszcze nie przyszedł, aby ludzie mogli się upamiętać. I zbliżając się do końca, mamy znosić siebie, i to słowo znosić to jest cierpliwe wytrwanie, wytrzymywanie, no, dosłownie znoszenie, nawet jeśli to związane jest cierpieniem, które mi wyrządza ktoś w Kościele. To my mamy to znosić. Nie zaraz obrażać się. Nie zaraz, a to ja sobie dam spokój. Poszukam tam, gdzie nie ma ani żadnych napięć, ani nieprzyjemności, ani nie trzeba nic znosić. Muszę znaleźć taką społeczność. Nie, nie znajdziesz nigdzie. Dlatego, że tacy jesteśmy i potrzebujemy my coś ścierpieć i inni też potrzebują nas ścierpieć czasami. Dlatego napominam was, abyście postępowali. To jest wszystko w kontekście, później dalej zobaczymy, w kontekście budowania Kościoła, który Pan buduje, do którego nas przydał. I to jest ciekawe, mamy wytrzymywać i znosić cierpliwie siebie w miłości. Nie z zaciśniętymi zębami, nie z chęcią w miłości, nie z chęcią odwetu, w miłości. A list do Koryntian uczy nas, że miłość jest decyzją, jest wyborem, nie unosi się tak, nie nadyma, nie szuka swego, cierpliwie znosi i tak dalej, i tak dalej. W miłości. Wiecie, to jest tak, jakby Bóg przez te różne trudne sytuacje czasami kształtuje mojego wewnętrznego człowieka, mój charakter, abyśmy byli podobni do Niego. I starając się zachować jedność, ale o tym będziemy mówić następnym razem, to słowo starając się oznacza kogoś, kto jest świadomy, gorliwy w tym dążeniu, aby była zachowana jedność w Kościele Jezusa Chrystusa. Powstańmy, drodzy. Chcemy się modlić. Chcemy prosić Pana, abyśmy uczyli się Chrystusa. Ja wiem, że to słowo jest znane, przypominamy sobie, ale też tak to mocno dzisiaj w moim umyśle jest: nie tak nauczyliście się Chrystusa, kiedy Paweł o tym pisze, pokazując na niewłaściwe rzeczy. Chcemy się modlić. Bóg daje ponad to, o co możemy prosić i o czym możemy nawet pomyśleć. Tak kończy się trzeci rozdział. Chcemy się modlić. Panie, tak dziękujemy Ci za to, że Ty wzywasz nas do tego właściwego sposobu postępowania w Kościele. W Kościele, w naszym codziennym życiu, gdziekolwiek jesteśmy. Dziękujemy Ci, Boże Wszechmogący, za to, że Ty w Chrystusie Jezusie dałeś nam wszystko. Panie, dopomóż mi widzieć i daj Duchu Święty, abym widział Chrystusa takim, jakim jest. Abym uczył się Chrystusa, uczył się Jego charakteru, Jego sposobu życia, Jego sposobu postępowania i zachowania. Panie, tak dziękuję Ci za Kościół, który Ty budujesz
I także na tym miejscu, tutaj w Czechowicach, dziękuję Ci za moich braci i siostry. Dziękuję Ci, że nas połączyłeś w jednym duchu. Dziękujemy Ci, że połączyłeś nas przez swoją świętą krew, że uczyniłeś nas rodziną, braćmi i siostrami. I dziękujemy Ci, że możemy patrzeć na siebie, Panie, jako ludzi cennych w Twoich oczach i także w naszych oczach, że jesteśmy cenni dla siebie i cenni dla Ciebie. Tak, Boże, uwielbiam Ciebie. Duchu Święty, modlę się, abyś ożywiał ten list, tą prawdę, to słowo w moim sercu i w sercach każdego z nas. W imieniu Jezusa. W imieniu Pana Jezusa. Amen.